ty jesteś dziś najbardziej dumna? O, no, tak jak każda mama ze swoich synów, to nie będzie to oryginalne, ale taka jest prawda, że nasi synowie to jest, o Jezus, to są moje słońca. Uwielbiam ich, po prostu ich uwielbiam. Oszalałam na ich punkcie zaraz po urodzeniu i to jest coś takiego, zresztą każda mama, która chciała mieć kiedyś dzieci, każda kobieta, no, powie ci to samo. Dlatego nie rozwijajmy tego tematu, bo ten wywiad się nie skończy. A dobrze, no to skoro wspomniałaś o synach, zostałaś mamą no, dosyć wcześnie, jak na życie artystyczne. Nigdy nie miałaś takiego pomysłu na siebie, że najpierw coś osiągnąć, jakoś tak wytyczyć sobie tę drogę, a potem dopiero rodzina? Nie wiesz co, ja w ogóle bardzo chciałam zostać mamą. Nawet nie tyle wyjść za mąż, bo nie bardzo byłam, nawet ciężko mi sobie było na początku wyobrazić siebie jako w roli żony. Tak, bo wydawało mi się, że to jest jakieś, czyjaś żona? Dziwnie to brzmiało, naprawdę. Do momentu oczywiście, w którym się nie zakochałam i postanowiłam być czyjąś żoną. A potem się okazało, że małżeństwo wcale nie musi być żadną klatką, że to jest porozumienie dwojga ludzi, dorosłych, którzy jeśli mają do siebie szacunek i oczywiście się kochają, to przetrwają największe burze i zawsze się odnajdą i zawsze będzie fajnie. No i akurat nam się tak udaje od lat już ze sobą porozumieć, ale mamą zawsze pragnęłam być to, i to bardzo. I to nie było znaczenia, w jakim czasie się to stanie. I stało się w najgorszym z możliwych, ponieważ akurat wydawałam płytę Dzień i Noc i to była, i zaszłam w ciążę. Bo w ogóle długo nie mogłam mieć dzieci, lekarze mnie straszyli, że nigdy to się nie wydarzy, ja przepłakałam milion nocy z tego powodu i nagle jestem w ciąży, więc po prostu to był dla mnie tak szczęśliwy szok, że tam zagrałam jakieś pierwsze koncerty, które już były zakontraktowane i zupełnie się wyłączyłam na pół roku z pracy, czekając właśnie na naszego pierwszego syna. Ale jak sobie przypominam właśnie te zdjęcia do tej płyty Dzień i Noc, jak ja mogę być taką wieśniarą? Nie mogę sobie, przepraszam za słowo wieśniarę, bo to pochodzi jeszcze z mojego dzieciństwa. Nie chodzi o to, że ktoś mieszka na wsi, tylko jak ja byłam dzieckiem, jak ktoś się źle ubierał, to się mówiło na niego wieśniara. Nie wiem dlaczego, ale tak było. W każdym razie dzisiaj patrzę na te zdjęcia, mówię, że nikt nie zwrócił uwagi, jak ja wyglądam beznadziejnie. W ogóle do tej płyty to nie pasuje. Ale wtedy sobie przypomniałam, że ja po prostu byłam w ciąży i nikt nie chciał mi robić przykrości. Zresztą bardzo wam dziękuję, miło z waszej strony, ale ta płyta została do dziś. Ile razy na to patrzę, myślę, co mi strzeliło do głowy, że ja się tak ubierałam, że to było zbyt jakieś takie, no, zupełnie nie sklejone z tym materiałem. Ale było, minęło, syn jest piękny i to jest najważniejsze. A jaką ty jesteś mamą? No fajną. Dosyć konsekwentną, ale przyznaję, że czasem po prostu urok moich synów mnie zniewala i nie daje rady. Za to mój mąż zawsze daje radę i nie da się zwabić na ich męski urok. No i cóż mogę rzec. No, mam trzech facetów w domu. No trzech facetów w domu, więc on sobie musi radzić z nimi, czasem być złym policjantem. A ja, jak już powiem, że coś się wydarzy, to znaczy, że będzie ta kara, albo nie będzie lodów, albo czegoś tam. No to tak będzie. I dzieci wiedzą, że jak już mama powie i widać pioruny w oczach, to trzeba coś zrobić, to trzeba uważać i trzeba się pilnować. Ale tak to jestem dosyć pobłażliwa i taka, no taka mama, no wiesz, no, zawsze przytuli, ukocha, powie, że jest najwspanialszy na świecie, nie przejmuj się, tam dwoja. Dzisiaj dwoja, jutro piątka, jutro będzie lepiej, jest nowy dzień. Nie denerwuj się tak bardzo. No a czasem jak już coś za bardzo idzie w dół, no to wtedy z mężem stajemy po jednej stronie i staramy się, żeby było dobrze, tak. Tak, tak, tak. No tak trzeba, czasem tak trzeba z dziećmi. A miłość to jest taka siła napędowa też artystycznie dla ciebie? Znaczy myślę, że w ogóle miłość jest napędem dla wszystkich ludzi. Nie tylko po prostu w życiu, a życie to też jest inspiracja do tego, czym się zajmujemy, jak tworzymy. Więc miłość jest największą siłą i najpiękniejszą rzeczywiście. Każdemu życzę, żeby się zakochał, chociaż raz porządnie, albo żeby kochał przez całe życie, albo żeby sobie pozwalał na uczucia. Czasem bez względu na to, przepraszam, jakie niesie to ze sobą konsekwencje, jednak uczucia są niezwykle ważne w życiu i przechodzić przez życie bez nich jest bardzo smutno. Także pozwalajmy sobie na to, żeby kochać całym sercem wszystkich dookoła, a kogoś jednego najbardziej.